Gorzów wreszcie doczekał się otwarcia jednego z najbardziej wyczekiwanych marketów. Punktualnie o godzinie 7 progi MediaMarkt przekroczyli pierwsi klienci. Mimo wcześniejszych obaw obyło się bez przepychanek, tratowania ludzi i niszczenia sprzętu. Firma ochroniarska skutecznie zadbała o ład i porządek. Przygotowaliśmy bardzo ciekawą ofertę, na którą zareagowali bardzo, bardzo żywiołowo nasi klienci. Chciałbym jednocześnie wspomnieć, że nie będzie to jednorazowa oferta. Nie samym, jak to mówią, otwarciem człowiek żyje. Chcielibyśmy przygotować również całoroczne oferty, tak aby jak najwięcej osób odwiedzało nasz market. Najbardziej chodliwymi towarami okazały się być telewizory i laptopy. Najbardziej chodliwym towarem w tej chwili jest telewizor 42-calowy Samsung w cenie 1699 zł i laptop Fujitsu Siemens w cenie 999. Klienci w pocie czoła targali za sobą nawet po kilka sztuk wielkich kartonów. Gorączka zakupów dawała się we znaki, także przy stoiskach ze sprzętem komputerowym. Wszyscy jednak zgodni byli co do tego, że długo czekali na MediaMarkt. Nie kryją swojego zadowolenia z możliwości zakupu sprzętu w dużo niższej promocyjnej cenie. Przydaje się takie coś, ponieważ nie wiem, jest tanio, dobre, a nie jakieś, za przeproszeniem, badziewne z Tesco. Nie, w sumie opłaca się. Jest to konkurencyjne, niskie ceny, jak najbardziej. Czy jest pan zadowolony z towaru, który pojawił się dzisiaj na otwarciu? Oczywiście, konkurencyjne ceny, bardzo tanie, dobry sprzęt. Absolutnie, no to tutaj świadczą te tłumy, które są w sklepie. Myślę, że jak najbardziej jest potrzebne. A przed nami okres pełen promocji cenowych. Święta już za pasem, a co za tym idzie, zapewne kolejna okazja do zakupu sprzętu po okazyjnej cenie. O budowie magistratu na Zawarciu do tej pory dyskutowali głównie radni. Tym razem głos zabrali mieszkańcy. W Gorzowie zawiązała się obywatelska grupa inicjatywna, która popiera pomysł budowy nowej siedziby Urzędu Miasta. Zebraliśmy 500 podpisów, to są mieszkańcy Gorzowa i bardzo ciekawa rzecz, bo wielu młodych gorzowian popiera tę inicjatywę. Przekażemy to pani przewodniczącej dzisiaj i pani przewodnicząca już będzie naszą inicjatywę podda dyskusjom i w komisjach, mam nadzieję, na sesji plenarnej Rady Miasta. Mieszkańcom pomocy udzielili radni klubu Lewica. Wspólnie zbierali podpisy pod inicjatywą uchwałodawczą. Zbigniew Żbikowski zapewnia, że Lewica nie chce wykorzystać mieszkańców do swoich celów politycznych. Jest to inicjatywa tych mieszkańców, sami się zaangażowali i naprawdę jesteśmy z tego zadowoleni. Naszym obowiązkiem jako radnych było włączyć się w te działania, co nie ukrywamy, że to zrobiliśmy. Mieszkańcy popierają budowę nowego magistratu z kilku powodów. W tym mieście żyjemy, dlatego że tutaj pracujemy, tutaj wychowujemy swoje dzieci. Mamy ambicje, żeby Gorzów był w pełni nowoczesnym miastem, ponieważ wiemy, że jesteśmy w Unii Europejskiej i ponieważ chcielibyśmy, żeby nas obsługiwali kompetentni urzędnicy, żebyśmy mogli wejść do nowoczesnego, funkcjonalnego budynku i żeby w jednym budynku załatwić wszystkie sprawy. Społeczna inicjatywa uchwałodawcza dotycząca budowy nowego ratusza jest pierwszym tego typu wydarzeniem w Gorzowie. Możliwość zgłaszania przez mieszkańców własnych uchwał daje nowy statut miasta przyjęty w tym roku. Jak będzie wyglądała ulica Strzelecka za kilka lat? To ma pokazać plan zagospodarowania przestrzennego, jaki ma powstać dla tej części miasta. Chodzi o to, aby projektant sprawdził, sporządzając plan, czy jest możliwe posadowienie parkingu wielopoziomowego przy parku 111. Taki parking w dużej mierze rozwiązałby problem braku miejsc postojowych w centrum Gorzowa. Jak na razie jedyny parking wielopoziomowy znajduje się przy Askanie i kierowcy nie mają co liczyć, że nowy powstanie wkrótce. W najlepszym czasie jest to kwestia 1,5 do 2 lat do uchwalenia planu. Budowa samego parkingu wielopoziomowego to perspektywa 4 do 5 lat. I to przy założeniu, że znajdzie się inwestor, który będzie chciał go postawić. Miasto bowiem nie zamierza podejmować się tego zadania. Taka inwestycja jest dla budżetu Gorzowa zbyt kosztowna. W
Teatrze imienia Juliusza Osterwy Wielkie Święto. Wszyscy pracownicy socjalni obchodzili dziś swój dzień. Tradycyjnie nie zabrakło kwiatów, życzeń, gratulacji i podziękowań dla tych najbardziej zasłużonych. Dzisiaj obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego, który w zasadzie przypada na 21 listopada, ale ze względu na to, że no tak tradycyjnie ten dzień obchodzimy w naszym teatrze, a teatr był no niestety niedostępny dla nas, ponieważ trwały spotkania teatralne, więc ta data przypadła na dzień dzisiejszy. Jest to święto wszystkich pracowników socjalnych, ale mogłabym powiedzieć, że jest to święto wszystkich pracowników Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i wszystkich jednostek podległych, które z pomocą społeczną mają najwięcej do czynienia. Chciałabym w imieniu prezydenta miasta przekazać Państwu z okazji dzisiejszego dnia najserdeczniejsze życzenia. Służba drugiemu człowiekowi, będącemu w potrzebie, może być również sposobem na życie zawodowe. Tak właśnie jest w przypadku pracowników socjalnych. Dzisiejsza uroczystość jest wspaniałą okazją do złożenia Państwu i za Waszym pośrednictwem wszystkim gorzowskim pracownikom socjalnym gorących podziękowań za pomoc, jaką skrupulatnie, wytrwale, profesjonalnie, a przede wszystkim w sposób głęboko ludzki udzielacie Państwo swoim podopiecznym. Dzień Pracownika Socjalnego to bardzo dobry moment na podsumowanie dotychczasowej działalności. Tegoroczne obchody rozpoczął zabawny film pokazujący codzienną pracę ludzi niosących pomoc innym. Tradycyjnie nie zabrakło nagród i wyróżnień. Jest to moment, kiedy można nagrodzić osoby, które szczególnie się zasłużyły w danym roku. Są to nagrody prezydenta miasta, są też listy gratulacyjne prezydenta, są nagrody pani dyrektor Barbary Steblin-Kamińskiej za też szczególne jakieś zasługi pracowników. No i są również dyrektorów poszczególnych jednostek, jak na przykład dyrektora Domu Pomocy Społecznej, czy dyrektora Domu Dziecka Dawnego, obecnego Ośrodka Wsparcia Rodziny. Zanim stanie się towarem w sklepie, ktoś musi go zedrzeć z jego właściciela. W ten sposób przedstawiciele klubu Jeden Świat zniechęcali mieszkańców Gorzowa do noszenia naturalnych futer. Happening został zorganizowany z okazji Ogólnopolskiego Dnia Bez Futra. Akcję koordynuje Stowarzyszenie Empatia. Zabijając zwierzęta futerkowe, tak naprawdę zabijamy człowieczeństwo w nas samych. I tak naprawdę to nie tylko te zwierzęta siedzą w klatkach, ale my, bo my się ograniczamy zabijając te zwierzęta pod względem naszych wartości moralnych. Młodzi ludzie rozdawali mieszkańcom ulotki informujące o losie zwierząt hodowanych na fermach. Na wyobraźnię gorzowian przede wszystkim jednak miał podziałać zorganizowany happening. To jest akcja ogólnopolska, która ma uświadomić społeczeństwu to, że jest w tej chwili jeszcze bardzo dużo sklepów, które korzystają i z dodatków futrzanych i sprzedają futra po prostu, a nie jest to konieczne. Jak podają organizatorzy akcji, w Polsce co roku dla futer zabija się 1 000 000 zwierząt. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Gorzowie Wielkopolskim doczekało się nowej siedziby. Dotąd zajmowało pomieszczenie przy Wale Okrężnym, ale z uwagi na fakt, iż budynek przeznaczony zostanie do rozbiórki, a w to miejsce powstanie Centrum Administracyjne Miasta, PTTK przeniosło się na ulicę Mieszka I. Tak dogodna lokalizacja z całą pewnością ułatwi mieszkańcom Gorzowa i sympatykom towarzystwa częsty kontakt i korzystanie z jego bogatego dorobku. Wreszcie mamy siedzibę, na którą chyba zasługujemy, bo od lat organizujemy wiele ciekawych wycieczek regionalnych dla mieszkańców Gorzowa i nie tylko. Mamy siedzibę, w której bez wstydu możemy się tutaj gościć, zarówno członkowie PTTK, jak też sympatycy, a traktujemy wszystkich gorzowian i wszystkich turystów, którzy trafiają do Gorzowa, jako sympatyków potencjalnych i każdy tutaj
każdego dnia, poza sobotą i niedzielą, ma prawo, wręcz będziemy bardzo się cieszyć, kiedy nas odwiedzi. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze ma na swoim koncie pokaźny dorobek wydawniczy, a także liczne osiągnięcia związane z promowaniem Gorzowa i jego okolic. Można się pochwalić tym, bez fałszywej skromności, że sporo wydajemy publikacji turystycznych, które promują zarówno Gorzów, jak też cały region gorzowski. No, dodam nieskromnie, że w ubiegłym roku na 750-lecie Gorzowa mieliśmy swój udział w postaci współautorstwa przewodnika Gorzów Wielkopolski, Miasto na Siedmiu Wzgórzach. No, napisaliśmy to wspólnie z panią Krystyną Kamińską na tyle dobrze, że nakład 3000 egzemplarzy no, zniknął z półek. Jest on już nie do dostania praktycznie w księgarniach. W tym roku wydaliśmy dwie kolejne publikacje. Jedna to publikacja związana ze szlakiem zakonów rycerskich na ziemi lubuskiej i kolejna dotycząca tego wszystkiego, co w powiecie gorzowskim chronimy w przyrodzie, w randze od Parku Narodowego po Pomnik Przyrody. I to też znalazło uznanie nie tylko u turystów, a także w jury 17, o ile dobrze pamiętam, ogólnopolskiego konkursu na Tursalonie w Poznaniu. Siedziba PTTK otwarta jest na wizyty mieszkańców naszego miasta od poniedziałku do piątku w godzinach od 12 do 16. Serdecznie zapraszamy. Poprawa stanu gorzowskich dróg to jedna z najważniejszych spraw w mieście. Tak uważa i prezydent, i radni niezależnie od opcji politycznej. Podobnie myślą mieszkańcy. Kilku postanowiło stworzyć mapę drogową Gorzowa, na której byłyby zaznaczone drogi wymagające natychmiastowych prac, jak i te, które mogą jeszcze na to kilka lat poczekać. Mapa ta ma stanowić podpowiedź dla radnych. Żeby osoby konstruujące budżet mogły wiedzieć, na co przeznaczyć pieniądze, na które drogi. Które są dobre, które mogą jeszcze być trochę, posłużyć nam, a które są złe, które należy w pierwszej kolejności naprawić. Mapy nie będą tworzyli fachowcy, ale zwykli mieszkańcy. Pod uwagę brane będą subiektywne oceny osób, które na co dzień muszą poruszać się gorzowskimi drogami. Osoby, które dużo jeżdżą, osoby, które są obecne na drogach, będą mogły się wypowiadać, będą mogły zgłaszać swoje propozycje i na podstawie tego utworzymy tą mapę. Czy gorzowianie w przyszłym roku więcej zapłacą za bilety MZK i wodę? O tym decydowali na 44. sesji radni Gorzowa. Propozycje podwyżek nie spotkały się z przychylnością radnych. Klub radnych Lewicy nie poprze projektu uchwały o podwyżce cen biletów Miejskiego Zakładu Komunikacji. Uważamy, że podwyżka w znacznym stopniu obciąża budżety domowe rodzin, szczególnie wielodzietnych, osób starszych, emerytów, rencistów, także i młodzież szkolną, która najczęściej korzysta. Podobnie uważali inni radni. Zanim sięgnie się po podwyżkę, chociażby na przykład za transport miejski, trzeba się zastanowić, czy nie ma innych źródeł, aby nie trzeba było podwyższać opłaty za bilety. Nieraz mnie zastanawia, dlaczego nie sięgamy na przykład po restrukturyzację kosztów, po programy oszczędnościowe, po przesunięcie środków budżetowych, a tak łatwo sięgamy do kieszeni naszego obywatela. Bo w latach 2002-2005 dotacja nie rosła. Ona była utrzymywana w ryzach na tym samym poziomie, korzystając z tego, iż restrukturyzowaliśmy firmę, czyli zmniejszaliśmy zatrudnienie, zmniejszaliśmy koszty. W sytuacji takiej przecież, że koszty rosły, paliw chociażby, tak? Czyli tych elementów, na które mieliśmy wpływu i tego dokonaliśmy. Natomiast te możliwości w firmie, we wnętrzu firmy są ograniczone. No można było sięgnąć, byłoby sięgnąć po zmniejszenie zaangażowania Miejskiego Zakładu Komunikacji w zakresie pracy przewozowej na mieście. No ale to się spotka z kolei z niezadowoleniem mieszkańców. Trudno jest pogodzić te racje. Zamiast podwyżki cen biletów będzie wyższa dotacja z budżetu miasta. W przyszłym roku radni chcą dać miejskiemu przewoźnikowi 1 000 000 zł więcej. Zdaniem dyrektora MZK suma ta nie wystarczy. Radni zagłosowali również przeciwko podwyżkom cen za wodę i ścieki. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji chciało podnieść stawki o 8,9%. Zdaniem radnych to stanowczo za dużo. Jeżeli chodzi o podwyżkę wody, na Komisji Budżetu i Rozwoju dyskutowaliśmy i nie ma zgody na podwyżkę, ale tutaj Rada niewiele ma do powiedzenia, ponieważ wynika to z ustawy, także po
dwóch czy trzech miesiącach może nastąpić podwyżka i to dokona wodociągi same mogą to zrobić. Artur Radziński uważa, że w tej sprawie nic jeszcze nie jest przesądzone. I zobaczymy, jak taki projekt będzie oceniony później, bo orzeczenia nawet Naczelnego Sądu Administracyjnego nie stanowią prawa, ale mogą stać się przyczynkiem do innego potraktowania tej kwestii, bo myślę, że tutaj jest pewna luka uchwałodawcza, bo zupełnie niezrozumiałe jest to, że radnych pozbawia się możliwości wpływania na funkcjonowanie miejskiej spółki i to jeszcze o tyle istotnej, że koszty za wodę i za prowadzenie ścieków obciążają dość drastycznie nasz budżet, a proponowana w tej chwili skala podwyżki na poziomie 8-9% wydaje się być za wysoka. Pogląd radnego Radzińskiego jest jednak odosobniony. Zdaniem większości decyzja Rady Miasta nie powstrzyma podwyżek i wejdą one w życie za 45 dni. Mnóstwo dymu, kilka zastępów Straży Pożarnej, zabezpieczony teren. Tak wyglądała dziś okolica dawniej funkcjonującego w naszym mieście kina Kopernik. W tej chwili czekamy na zakończenie pracy przez strażaków. Po ugaszeniu pożaru będziemy mogli przystąpić do oględzin. Te dopiero dadzą informację, odpowiedź na pytanie, co było przyczyną wybuchu ognia. Na chwilę obecną niestety nie mogę jeszcze tego ani stwierdzić, ani potwierdzić. Jestem przekonany, że dopiero oględziny wykonane z udziałem biegłego dadzą temu odpowiedź. Pożar wybuchł wewnątrz budynku, co z pewnością było utrudnieniem, jeśli wziąć pod uwagę celowe podpalenie wandali. Od pewnego czasu bowiem kino jest zamknięte. Trudno także oszacować straty. Straty nie są jeszcze znane. Dopiero po tym, jak skontaktuje się z nami właściciel obiektu, jak zakończymy swoją pracę na miejscu pożaru, będziemy mogli na to również odpowiedzieć. Pożar wewnątrz budynku spowodował, iż strażacy mieli problemy z jego ugaszeniem. W tej sytuacji musieli użyć bardziej wyspecjalizowanego sprzętu w celu dostania się do środka. Od niedzieli Gorzowska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa gościła niemieckich studentów z Eberswalde. Goście z Niemiec razem z polskimi kolegami uczestniczyli w cyklu seminariów, które trwały do środy. Tematem tych konkretnie spotkań było przede wszystkim określenie inicjatywy, jaką chcemy podjąć. Mianowicie taką na razie wirtualną inicjatywą jest spotkanie polskiej młodzieży i niemieckiej, czy to będzie koncert, może jakieś inne wydarzenie kulturalne, to dzisiaj jeszcze będziemy dokładnie określać, oraz zaplanowanie całego programu promocji, czyli jak rozreklamować to w obu regionach. Seminaria tego typu odbywają się od 2 lat. Głównym celem spotkań jest zniwelowanie różnic, lęków i pretensji, które w dużej mierze mają podłoże historyczne. Uczestnicząca w zajęciach Denise Meissner przyznała, że nic tak nie burzy stereotypów jak osobiste kontakty. Ja auf jeden Fall. Tak, oczywiście moja opinia na ten temat się zmieniła. Dużo mieliśmy takich ogólnych przeciwności, które się są jakieś w każdej kulturze o sąsiadach. Przez pobyt tutaj całkowicie się to odwróciło. Dla uczestników seminarium wspólne opracowanie projektów to także przygotowanie do pracy zawodowej. Próbuję tam nawiązać nowe kontakty. Myślę o założeniu firmy ogólnie w Niemczech, w regionie właśnie Barmen-Uckermark. Partnerskim akurat z województwem lubuskim. Dla niemieckich studentów także Polska powoli staje się miejscem, z którym mogą wiązać swoją przyszłość. Polska akurat się rozwija, szczególnie tutaj ten region gorzowski i mogę sobie to przedstawić, być w Polsce, pracować w Polsce. Dla mnie ogólnie świat jest interesujący, więc każde miejsce, które jest w stanie mi coś zaoferować, będzie dla mnie interesujące, ale tutaj jak najbardziej. Latem grupa polskich studentów wyjedzie do Niemiec na kolejne seminarium organizowane wspólnie przez uczelnię z Gorzowa i Eberswalde. Zakończył się etap związany z wydatkowaniem środków z puli Miejskiego Konserwatora Zabytków. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej miał na ten cel przeznaczoną kwotę w wysokości 500 tysięcy złotych. Wzmocniliśmy ściany na Słowackiego 4 w budynku mieszkalnym. Zrobiliśmy elewację frontową oraz pokrycie dachowe budynku znajdującego się przy Wojewódzkiej Miejskiej Bibliotece Publicznej. To jest na Sikorskiego 106. Już są zdjęte rusztowania, także można zobaczyć, jak ten budynek naprawdę bardzo ładnie wygląda. Wykonaliśmy dokumentację mieszka pierwszego 1 do mieszka pierwszego 11 i to jest wszystko, co zrobiliśmy za te 500 tysięcy złotych. W roku przyszłym dokumentacje te będą już realizowane. Nie wszystko zależy jednak od Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
oczywiście to zależy też od radnych, ile środków przeznaczą Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków oraz czy projekty ZGM-u znajdą uznanie w oczach konserwatora zabytków. Mam nadzieję, że tak. Jeżeli tak by się stało, to mam nadzieję, że w roku przyszłym ulica Mieszka I od 1 do 11 już będzie zrobiona. To jest prawie od ulicy Borowskiego do Placu Grunwaldzkiego. Jeśli wszystkie plany powiodą się już do 2010 roku, ciąg budynków od dawnego Kina Słońca aż po ulicy Mieszka I będą miały wykonane nową elewację, co pomoże odzyskać im dawny zabytkowy kunszt i z całą pewnością upiększy nasze miasto. Muzyka.